No a ja już zapraszam Was na wspólne wszarpienie takiego sympatycznego wzoru malutkiego kwadratu, który oczywiście możemy poszerzyć jeszcze, dodając kolejne okrążenia według tej samej zasady, albo po prostu zatrzymać się na takim etapie i stworzyć serię takich małych kwadratów, które później łączymy, razem zszywamy bok do boku i tworzymy coś większego. Więc zapraszam na tutorial. No i właśnie zapraszam Was na wspólne przerabianie takiego sympatycznego motywu szydełkowego kwadratu złożonego z czterech okrążeń w czterech kolorach włóczki przeplatanych czy łączonych naprzemiennie. No i zaczynam od zawiązania takiego właśnie o takiej pętelki, przez którą przekładam szydełko. Ja akurat przerabiam ten wzór na szydełku o grubości 4 i zaczynam od rządku bazowego złożonego z czterech oczek łańcuszka, czyli po prostu przerabiam raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka. Te cztery oczka łańcuszka zamykam w kółeczko, czyli będąc w ostatnim oczku wbijam się w pierwsze tutaj oczko, o, przepycham się szydełkiem, o, i teraz zobaczcie, przeciągam nitkę i mam szczepione w takie kółeczko. No i teraz właśnie ten rządek bazowy, czy rządek liczony jako rządek na przykład numer 0 i jedziemy dalej, teraz przerabiam właśnie o taką rozetkę, takie cztery elementy złożone z trzech słupków, rozdzielone dwoma oczkami łańcuszka. Więc teraz jedziemy. Jedziemy przerabiając pierwszy słupek, ale ponieważ jesteśmy na początku okrążenia, jako zamiennik pierwszego słupka przerabiamy trzy oczka łańcuszka. Jednocześnie staram się schować tą nitkę, ponieważ tutaj mamy dużo nitek, bo co rządek zmieniamy kolor włóczki, więc po prostu chodzi o to, żeby te nitki z początku okrążenia i z końca chować, jednocześnie przerabiając ten wzór. Więc trzy pierwsze oczka łańcuszka zastępujące pierwszy słupek. Teraz możemy albo kontynuować słupki, albo po prostu zrobimy takie przejście, jeszcze kolejne dwa oczka łańcuszka zaznaczające przejście pomiędzy dwoma kolejnymi elementami, czy tworzące narożniki, bo mamy cztery elementy, cztery takie przejścia, cztery narożniki i wskakujemy już teraz regularny słupek wbity, bo właśnie przechodząc pod tym łukiem, słupek, czyli oczko, w którym mamy dwa przeciągnięcia, czyli raz i dwa. Pokażę oczywiście jeszcze raz powoli, czyli słupek, a więc narzucam nitkę raz na szydełko, następnie przechodzę pod tym łukiem, wyciągam nitkę. Teraz mam takie trzy narzucenia i po prostu dobieram nitkę raz, dobieram nitkę dwa i mam drugi taki słupek. One ruchomo jeżdżą sobie po tym łuku, więc mogę dopasować i w tej grupie jeszcze trzeci taki słupek, czyli raz, dwa przeciągnięcia. Teraz zniżę oczywiście, żeby pokazać to powoli i teraz przerabiamy narożnik. Narożnik złożony z dwóch oczek łańcuszka, czyli po prostu łańcuszek złożony z dwóch oczek łańcuszka. I mam już jedną taką grupę i teraz przygotowuję kolejną taką grupę, bo zobaczcie, na początku mam cztery takie rozetki, cztery takie grupy. O. Czyli jedziemy. Przechodzę pod łukiem, wyciągam nitkę i przerabiam jedno przeciągnięcie, drugie przeciągnięcie, czyli pierwszy słupek, który po angielsku nazywa się double crochet, z racji tych dwóch przeciągnięć. A u nas pojedynczy słupek, bo narzucamy nitkę raz, przechodzimy, wyciągamy i teraz dobieramy nitkę raz, dobieramy nitkę dwa. Już mam dwa takie słupki i jeszcze kolejny taki słupek, o, raz i dwa. O, w ten sposób już mam dwie takie grupy i znowu dwa oczka łańcuszka, żeby przerobić ten narożnik, przejście i przerabiamy kolejną grupę złożoną ze trzech słupków, czyli raz, dwa przeciągnięcia, kolejny słupek. No, jeden raz narzucamy nitkę i raz, dwa razy przeciągamy. I trzeci słupek w tej grupie i raz, dwa razy przeciągamy. No i mam w ten sposób już właściwie cztery takie grupy zaznaczone, ale ta ostatnia grupa jest niekompletna. Czyli znowu dwa oczka łańcuszka, które stanowią przejście. I tutaj mam już pierwszy słupek i dorabiam dwa kolejne i raz, pierwszy słupek, drugi słupek i po prostu zepniemy z tym, którym przerobiliśmy na początku. Na początku, przypominam, przerobiłam 5 oczek łańcuszka, z czego 3 oczka łańcuszka wypadają na słupek, a dwa pozostałe to jest to przejście. A więc teraz odnajdujemy to trzecie oczko łańcuszka, o, przez nie się, teraz Wam pokażę, przetykamy, o, i teraz chwytam nitkę i przeciągam przez to oczko i przeciągam przez to, o. I w ten sposób mam przerobiony właśnie taki pierwszy element. No i teraz oczywiście no, odcinamy nitkę, czyli tutaj tnę nitkę, o, domykam, tak żeby zaciągam nitkę, tak żeby się nie pruło. Ja jednocześnie tutaj schowam troszeczkę pod tym łukiem, przeciągnę pod tym łukiem i właśnie jedziemy dalej. Więc teraz mamy w ten sposób przerobione pierwsze okrążenie. Teraz będziemy przerabiać kolejne okrążenie. Teraz zobaczcie, o, w tym kolorze, w kolorze
takim różowym, więc teraz wbijamy się w te takie łuki, w te łuki, w te narożniki i w tych narożnikach przerabiamy sekwencję dwóch takich grup po trzy słupki. No i w przejściu po prostu taki łuk oczko łańcuszka, czyli łuk, którym rozdzielamy, przechodzimy do kolejnego takiego narożnika, do kolejnego takiego motywu, więc jedziemy. Więc teraz właśnie biorę różową nitkę i teraz zawiązuję taką pęteleczkę i zaczepiam. Więc powiedzmy, że zaczepię się tutaj i teraz jedziemy według tej samej zasady, co w pierwszym okrążeniu. Czyli o, tutaj mam tą nitkę na szydełku i ją tutaj o, w ten sposób przeciągam. I teraz po prostu zaczynam przerabiając trzy oczka łańcuszka, które zastępują pierwszy słupek. Jednocześnie chowam tą nitkę w takich wielokolorowych kwadratach. Naprawdę polecam chowanie nitek od razu, nie zostawianie sobie tego na koniec, bo naprawdę załamiecie się. Po prostu moralnie się załamiecie, jak na końcu zostaną Wam tysiące nitek do pochowania, kiedy Wy już skończyliście robótkę. Sama niewdzięczna robota na sam koniec. Po prostu koszmar. No ale to była dygresja. Teraz jedziemy dalej. Dwa oczka łańcuszka, żeby zrobić takie przejście pomiędzy kolejnym takim motywem i zobaczcie, według tej samej zasady i teraz już wbijamy w tym narożniku drugą taką grupę złożoną z trzech słupków, czyli o, mając jednocześnie schowaną mniej więcej tą nitkę, czyli pierwszy słupek, teraz drugi słupek, teraz jedziemy trzeci słupek, o, czyli jakby ten pierwszy narożnik mamy obsadzony, w tym sensie, że tutaj dokończymy, po prostu, o, jadąc tak wokoło, dokończymy go, dochodząc w ten sposób naokoło. Teraz robimy takie małe oczko łańcuszka w postaci przejścia przerzuconego ponad właśnie tą długością boku i wskakujemy w kolejny narożnik, czyli ten łuk z dwóch oczek łańcuszka. I tutaj przerabiamy grupę złożoną z trzech słupków, czyli pierwszy taki słupek, drugi taki słupek, o, trzeci taki słupek. O, mamy taką pierwszą grupę. Teraz przygotowujemy kolejny narożnik, czyli znowu raz, dwa oczka łańcuszka i wchodzimy, wskakujemy w tą grupę i znowu raz, pierwszy słupek, dwa, drugi słupek, trzeci słupek, o. Czyli jakby ten, zobaczcie, i ten forma narożnika już tutaj jest. Czyli mamy dwie takie grupy po trzy słupki i dwa oczka łańcuszka, które zakręcają. No i teraz, żeby pociągnąć na długość, tutaj jest jedno oczko łańcuszka i wskakujemy w kolejny narożnik. I tutaj po prostu obudowujemy tą nitkę z końcówki poprzedniego okrążenia. Czyli pierwszy słupek, o zobaczcie, drugi słupek. To jest bardzo prosty w sumie wzór. To, co jest najbardziej czasochłonne, to chowanie nitek. I mamy pierwsza grupa, dwa oczka łańcuszka, żeby ten narożnik zrobić. I tutaj, o, przerabiamy raz, pierwszy słupek w tej drugiej grupie. Czyli teraz drugi taki słupek, o. Trzeci taki słupek. I oczko łańcuszka po to, żeby zrobić to przejście, żeby przeskoczyć do kolejnego takiego motywu. No i tutaj jeszcze mam tą nitkę, więc ja tą nitkę, ponieważ mówię Wam, że wolę chować w trakcie, bo po prostu pod koniec robótki załamuje się moralnie, psychicznie, fizycznie i po prostu już nie mam sił i ona kończy jako taki ufok, czyli niedokończona robótka, której tylko zostaje schowanie nitek, chociaż rozwiązaniem jest dorobienie podszewki, a podszewka to zakryje. Więc jeżeli lubicie szyć, to jeżeli to jest na torebeczkę, to można podszewkę dorobić i przykryć te nitki zostające z tyłu. No i teraz mamy oczko łańcuszka i wskakujemy w ten kolejny narożnik. I tutaj pierwszy słupek, tutaj drugi słupek, trzeci słupek. No i w ten sposób jakby zabudowaliśmy tą nitkę z końcówki. Dwa oczka łańcuszka po to, żeby zrobić to przejście, ten narożnik, żeby zakręcić. I kolejna grupa złożona z trzech od trzech słupków. Pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek, o, oczko łańcuszka i dochodzimy do tego narożnika, od którego zaczynaliśmy. I tutaj mamy jeden słupek. Teraz jeszcze musimy dorobić dwa kolejne wbite. One tak przechodzą luźno pod tym tutaj narożnikiem, czyli o, pierwszy słupek, drugi słupek, o. I teraz już tylko tak jak w poprzednim okrążeniu, ustawiamy odpowiednio, odnajdujemy, tutaj na początku przerobiliśmy 5 oczek łańcuszka.
3 jako równoważnik pierwszego słupka, a dwa kolejne jako ten łuk zakręcający, więc odnajdujemy to trzecie oczko łańcuszka, czyli no tutaj trzeba odnaleźć to przejście, co nie zawsze jest łatwe, no ale no, trzeba troszeczkę cierpliwości, to uczy cierpliwości, o. I teraz po prostu przeciągamy nitkę i zobaczcie, i mamy domknięte to okrążenie, teraz tylko ucinamy i domykamy nitkę, o. W ten sposób domykamy, tutaj dobrze ją zaczepić i później będziemy jeszcze obudowywać, przykrywać się, zamocowywać kolejnym kolorem. No i w ten sposób mamy właśnie już dwa okrążenia przerobione według tej metody. No i teraz zobaczcie, przerabiamy kolejne okrążenie w kolorze tutaj niebieskim, a więc biorę niebieską nitkę, zawiązuję taką pęteleczkę, o, i doczepię ją według tej samej metody, właściwie powielamy ten wzór, czyli o, powiedzmy, że wskakuje w, tylko że tutaj jeszcze będziemy dorzucać kolejną grupę, zobaczcie, tutaj są po dwie grupy na narożniku, ale jest jeszcze jedna grupa na przejściu, więc to okrążenie będzie troszeczkę bardziej już pracochłonne, że tak powiem, więc o, wskakuje w dowolny narożnik, tutaj nakładam nitkę na szydełko, w ten sposób przeciągam i o, jestem doczepiona i teraz, o, to może odsunę, jedziemy, czyli przerabiamy trzy oczka łańcuszka, jednocześnie chowając tą nitkę z początku. To jest ten pierwszy słupek. Jeszcze dwa kolejne oczka łańcuszka stanowiące przejście. O, w ten sposób. No i teraz po prostu przerabiamy tą pierwszą, kompletną grupę złożoną z trzech słupków. Czyli pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek, o. I mamy ten pierwszy narożnik tak już w zasadzie nadpoczęty. Teraz przerabiamy oczko łańcuszka. Na długości mamy oczko łańcuszka i dochodzimy do tego oczka tutaj. I w tym tutaj oczku łańcuszka rozdzielającym przerabiamy kolejną taką grupę złożoną z trzech słupków. Czyli pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek, o. To jest ten element, który dorzucamy, bo to okrążenie za każdym razem się powiększa. I znowu oczko łańcuszka i dochodzimy do kolejnego narożnika, który przerabiamy w ten sam sposób, co narożniki w poprzednim okrążeniu, czyli słupek, pierwszy słupek, teraz tutaj mamy drugi słupek, trzeci słupek, o, trzy słupki, jedziemy, dwa, kolejne oczka łańcuszka, chowamy jednocześnie tą nitkę i tutaj znowu, o, pierwszy słupek, drugi słupek, o, i trzeci słupek i zobaczcie, już wyłania nam się ten narożnik. Teraz jednocześnie no, mamy tutaj tą nitkę, więc ja ją sobie tak przeciągam do tutaj kolejnymi jakby oczkami w tym kolorze różowym, żeby ten kolor gdzieś tam nie wyłoził i nie mieszał się z kolorem niebieskim, więc ja ją ukrywam w tym rządku z kolorem różowym. O, i tutaj właśnie w tym elemencie rozdzielającym, o, zobaczcie, więc tutaj mam narożnik i teraz wskakuję do tego elementu rozdzielającego i przerabiam grupę trzech słupków, jednocześnie jakby obudowując czy zamocowując bardziej tą grupę. Czyli znowu pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek, o, mam tą grupę oczko łańcuszka i wskakuję w kolejny tutaj narożnik, czyli w narożniku przerabiam znowu sekwencję trzech słupków. Pierwszy, drugi, trzeci. Trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka, żeby zakręcić i w tym samym łuku z dwóch oczek łańcuszka dorzucam kolejną, drugą taką grupę po trzy słupki. O. I zobaczcie, mamy taki narożnik. Teraz jeszcze tutaj jest ta nitka, ona się tak do końca nie schowała, więc ja od tej drugiej strony po prostu biorę ją i staram się ukryć, gdzieś, o, tutaj zafiksować za tymi oczkami. O, najlepiej ją upchnąć pod te tutaj słupki. No, ale to właśnie, zobaczycie jak to, o, i zobaczcie, no tak wygląda mniej więcej z tej lewej strony. Nitki są pochowane, chowane na bieżąco. Oczywiście jak zostawicie nitki
i zrobicie podszewkę, to też to ukryje, chociaż tutaj akurat są, ten motyw jest przewietrzony, więc no te nitki mogą gdzieś tam się demaskować, o. Czyli mamy właśnie kolejną długość, o tutaj taka jedna długość to jest taki motyw, dwa takie motywy na narożne, oczko łańcuszka i taka grupa po środku. No i znowu oczko łańcuszka, dochodzimy do tego środkowego elementu i pomiędzy przerabiamy trzy kolejne słupki. Czyli mamy trzy słupki, oczko łańcuszka i dochodzimy do tego czwartego, trzeciego narożnika i przerabiamy taką sekwencję. Trzy słupki, pierwszy, drugi, trzeci, dwa oczka łańcuszka, żeby zakręcić i kolejna tutaj grupa złożona z trzech słupków. Tylko mi się tutaj jeszcze już nitka kończy i będę musiała dowiązać jeszcze kawałek takiej niebieskiej nitki, o. I właśnie, czy mam kolejny narożnik, oczko łańcuszka i tutaj wskakuję w tą grupę i jeszcze kończę narożnik, no i muszę tutaj jeszcze dowiązać kawałek niebieskiej nitki i w ten sposób doprowadzamy do końca to okrążenie. No i o, tutaj sama sobie dorzucam utrudnienie, czyli po prostu zawiązuję, dowiązuję nitkę, bo właśnie takie kwadraty generalnie są fajne do wykorzystania resztek włóczki, o, bo tą nitkę i tak właśnie tniemy na małe kawałki. No i właśnie przerabiam jeszcze trzy kolejne tutaj słupki w tym elemencie centralnym, drugi, trzeci. O, i tutaj mam tą nitkę, tą dowiązaną nitkę i no, będę starała się też to tutaj dowiązanie nitki schować, tą, no właśnie schować. I teraz oczko łańcuszka, więc ja o, w ten sposób właśnie staram się to przerobić. I teraz dochodzę do tego ostatniego elementu, gdzie mam przerobiony już pierwszy słupek w tej grupie. To były te trzy pierwsze oczka łańcuszka. Dorzucam drugi. O, i właśnie w tym momencie jestem, zobaczcie, tutaj mam już przerobione prawie do końca. Tutaj mam ten pierwszy z tych słupków i dwa kolejne, które muszę szczepić razem, żeby domknąć jakby ten wzór. Ale tutaj na początku przerobiłam pięć oczek łańcuszka, więc ja odnajduję trzecie oczko łańcuszka. Te trzy pierwsze oczka łańcuszka zastępują pierwszy słupek na początku okrążenia. Przeciągam nitkę, przeciągam. No i tutaj znowu będę ucinać tą niebieską nitkę. O, ucinam tą niebieską nitkę i domykam motyw i o. No i teraz zostanie mi już ostatni mój kolor, ostatnie okrążenie, czwarte, według tej samej metody. No i teraz zobaczcie już, ostatnie okrążenie, według tej samej metody, czyli ten czwarty rządek w kolorze zielonym. No i tutaj właściwie ta sama metoda, czyli narożniki, tylko że mam tutaj dwa takie łuki, które obsadzę dwoma grupami po cztery słupki, po trzy słupki, przepraszam. Czyli o, zaczynamy według tej samej metody. Biorę nitkę, tutaj zawiązuję taką pętelkę, o, i przymocowuję, doczepiam, mogę przymocować znowu na narożniku, a więc wbijam się w narożnik, o, przechodzę pod tym łukiem narożnym, nakładam tą tutaj pętelkę, przeciągam nitkę, o, i dociskam i teraz przerabiam. Zaczynam od łuku złożonego z pięciu oczek łańcuszka, jednocześnie ja tutaj chowam ten początek nitki, o, w ten sposób owijam za każdym razem, może są lepsze metody, ale właśnie ja lubię chować nitkę na bieżąco i tu mam tą pierwszą grupę, czy właśnie tą końcówkę pierwszej grupy i przerabiam w tym narożniku trzy kolejne słupki, czyli pierwszy słupek, o, teraz narzucam nitkę i przerabiam drugi słupek i narzucam nitkę i przerabiam trzeci słupek, o, i przeskakuję. No i teraz na długości, ponieważ długość za każdym razem nam się poszerza, więc jedno oczko łańcuszka i wskakuję w pierwsze tutaj to oczko, ten element rozdzielający i tutaj przerabiam trzy słupki, czyli pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek, o, oczko łańcuszka i wskakuję. Tutaj mam dwa takie łuki, czyli kolejny taki element złożony z trzech słupków. Pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek i przeskakuję jednym oczkiem łańcuszka i dochodzę do narożnika, a narożnik przerabiam według tej samej zasady, czyli trzy takie słupki, ale na narożnym łuku przerabiam dwa oczka łańcuszka. Czyli to jest taka mała różnica w tym wzorze, czyli o, mam trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, o, i w tym łuku to mogę przesuwać, dorzucam trzy kolejne słupki i w ten sposób będziemy mieć pierwszą długość kwadratu już
że tak powiem, nabierającą kształtów, więc o, w ten sposób i oczko łańcuszka, żeby przeskoczyć do kolejnej grupy. No i zobaczcie, o, tutaj coś takiego. Te tutaj łuki wypełniam takimi grupami, a tutaj po prostu zakręcam i wskakuję. Oczko łańcuszka wskakuje w pierwszą taką grupę i tutaj przerabiam trzy słupki. Za każdym razem to każde kolejne okrążenie jest troszkę dłuższe oczywiście, no bo rośnie nam wielkość naszego kwadratu. O. I znowu oczko łańcuszka i w tym okrążeniu mam już dwa takie elementy, więc tutaj będę starała się obudować, to jest ta nitka, którą ja dowiązałam, więc będę starała się ją ukryć, o, ukryć pod tą nitką, którą obudowuję jakby ten łuk, czyli pierwszy taki słupek, drugi taki słupek, trzeci taki słupek, oczko łańcuszka i dochodzę do narożnika. I teraz tak, ja sobie lubię tak właśnie, żeby tą nitkę schować, o, przeciągam do tego narożnika tą końcówkę jeszcze tej nitki niebieskiej z poprzedniego okrążenia, o, teraz będę ją zabudowywać i właśnie wskakuję w ten narożnik i przerabiam znowu sekwencję trzech słupków. Pierwszy, drugi i trzeci. Dwa oczka łańcuszka po to, żeby mi się zrobił taki narożnik. Zakręcam i dorzucam drugą grupę złożoną z trzech słupków w tymże narożniku, która już jest jakby na tej kolejnej długości kwadratu. Więc o, zobaczcie. O, co mi to daje? O, może nawet podniosę kamerę, bo już kwadrat mi się rozszerzył na tyle, że wychodzi, czy nie mieści się w kadrze. Więc właśnie, o, mam teraz już narożnik, dwie takie grupy i kolejny narożnik. No i teraz znowu kolejna długość, czyli oczko łańcuszka i wskakuję w kolejną tutaj taką grupę. Teraz zobaczcie, że ta nitka niebieska, bo chciałam pokazać tą nitkę niebieską. Ja znowu jakoś tak staram się upchnąć tutaj, żeby ona się schowała. O, w ten sposób. I ewentualnie upchnąć ją tutaj, bo chciałabym mieć czysty z tej lewej strony kwadrat. O, na zmiarę czysty. I teraz oczko łańcuszka i jedziemy. Trzy słupki w tym pierwszym tutaj przejściu. Pierwszy, drugi i trzeci. Oczko łańcuszka i tutaj kolejne trzy słupki. Pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek. O. I oczko łańcuszka, czyli za każdym razem te grupy rozdzielam jednym oczkiem łańcuszka, tylko w narożniku przerabiam łuk narożny w formie dwóch oczek. No i znowu obsadzam kolejny narożnik, czyli sekwencję trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, czyli pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek. Teraz tutaj jedziemy i przerabiamy dwa oczka łańcuszka i trzy kolejne słupki, czyli raz, pierwszy słupek, drugi słupek, o, i trzeci słupek. Czyli mam kolejny narożnik obsadzony, oczko łańcuszka i już ostatnia długość tego kwadratu. Wskakuję, przerabiam trzy słupki w tym jednym oczku łańcuszka. Teraz przerabiam znowu oczko łańcuszka i tutaj mam kolejne takie przejście i znowu trzy słupki. Już prawie dobijamy do końca, pierwszy słupek, drugi słupek, o, trzeci słupek i oczko łańcuszka, tak żeby dobić do tego ostatniego narożnika, w którym już przerobiliśmy pierwszy z tych sekwencji słupków, trzech słupków, więc teraz tylko jeszcze dorabiam niezależnie właśnie dwa słupki, czyli pierwszy i drugi i tak jak w poprzednich okrążeniach po prostu szczepiamy te dwa pierwsze słupki z tym ostatnim, z tym, że właśnie tutaj mamy ten pierwszy słupek zastąpiony łukiem złożonym z trzech oczek łańcuszka, więc odnajdujemy to trzecie oczko łańcuszka. O, bo tutaj mamy pięć oczek, więc po prostu te dwa oczka zostawiamy. O, i w to właśnie się wbijamy oczko, przeciągamy nitkę i mamy w zasadzie już tutaj, o, zobaczcie, teraz ucinam nitkę, o, ucinam nitkę i przeciągam tak, żeby po prostu domknąć, żeby się nie pruło. Mogę ją troszeczkę tutaj bardziej, o,
jeszcze zamocować i mam gotowy taki kwadrat. Oczywiście te kwadraty przerobione na tym samym szydełku z tego samego, z tej samej włóczki mają taką samą, o, taką samą wielkość, taką samą długość boku. Możemy je zszywać bok do boku. Możemy zmieniać kolorystykę, zmieniać ułożenie kolorów. Tutaj mam o dwa takie kwadraty zrobione z czterech takich właśnie kolorów. I możemy również przerobić kolejne okrążenie w kolorze szarym. Według tej samej zasady, zobaczcie, narożnik, czyli dwa takie elementy, a w każdym tutaj o oczku łańcuszka dorabiamy taką grupę po trzy słupki. I podobnie, tutaj będą w tym kolejnym okrążeniu raz, dwa, trzy takie grupy. Czyli zawsze w każdym kolejnym okrążeniu rośnie o jedną taka ilość tych grup. Tutaj była jedna grupa, tutaj dwie takie grupy, w kolejnym byłyby raz, dwa, trzy plus narożniki. No i w ten sposób właśnie możemy ten kwadrat rozszerzać w nieskończoność. Tylko właśnie pamiętając o tym, o, pokażę Wam z drugiej strony, to wygląda w ten sposób, nie zostawiam sobie nitek do właśnie chowania na koniec, chowam je na bieżąco, żeby po prostu nie zostawić sobie takiej czarnej roboty, niewdzięcznej roboty na sam koniec robótki, kiedy już naprawdę się nie chce, kiedy chciałby się człowiek cieszyć tym, co zrobił. No i właśnie w ten sposób możemy, no i z takich elementów, no póki co mamy trzy, więc niewiele jeszcze jestem w stanie zrobić, ale mogę je po prostu połączyć, czy chociażby nawet właśnie w taki pasek, czy właśnie w jakąś torebeczkę, czy w coś, jakieś wdzianko, kamizelkę, właściwie możliwości jest bardzo wiele. No a ja dziękuję Wam serdecznie za wspólne przerabianie tego wzoru i zapraszam na kolejne tutoriale, które regularnie pojawiają się na moim kanale na YouTubie. No i mówię Wam do zobaczenia!